za. Oczywiście do Krzykawca. Przechodzimy z tego miejsca pod Urząd Miasta tutaj. Tam będą główne przemówienia. Tutaj powiemy tylko parę słów na ten temat, po co się tutaj zgromadzimy. Jeszcze taka porządkowa rzecz. Tu będzie jeszcze czoło marszu. Tym transparentem prosiłbym bardzo, żeby potem jak my zaczniemy iść, żeby on szedł na boku z tym dużym, który tutaj trzyma. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć, że zgromadziliśmy się tutaj ze względu na ośrodek dla cudzoziemców, który jest położony na terenie tej gminy, czyli Podkowy Leśnej. Są nam przeciwko nam takie zarzuty stawiane, że jesteśmy z innych miast albo nie interesujemy się, powinniśmy się tym nie interesować, bo to nie jest nasza lokalizacja. Po pierwsze, nie jesteśmy tu sami, bo ja już rozmawiałem z przedstawicielami tutaj mieszkańców lokalnych. Po drugie, to nie jest tak, że Podkowa Leśna jest państwem, czy tam księstwem Monako założyła własne granice i to, co dzieje się tutaj, nie dotyczy reszty gmin, które są wokół, nie dotyczy całej Polski. Problem dotyczy całej Polski. Tak samo dotyczy Podkowy Leśnej i dlatego stąd się bierze nasza troska o to, żeby polityka imigracyjna nie była prowadzona również tutaj. Sprzeciwiamy się przyjęciu kontyngentu, który nam został wyznaczony przez Unię Europejską, narzucony, 7 tysięcy. Uważamy, że dzisiaj nowy rząd powinien się sprzeciwić wcześniejszym uskłonieniom. Między innymi stąd się bierze nasza manifestacja. Jeśli chodzi o samo zagrożenie Podkowy Leśnej, powiem tyle, że nie jestem z Podkowy, jestem z Pruszkowa. Po pierwsze, mam tu wielu znajomych. Po drugie, wiele czasu i życia tutaj spędziłem również w tej szkole, trenując tutaj w piłkę nożną przez jednego z trenerów, co ma też znaczenie, dlatego że znam tą miejscowość i wiem o tym, że przypadki agresji w tej szkole również się zdarzały przez dzieci czeczeńskie w stosunku do Polski. Ten problem również istnieje w pruszkowskich szkołach, na przykład w szkole podstawowej numer 2. Ten problem również dotyczy miejscowość Moszna położoną obok Pruszkowa. Dlatego nie zgadzamy się na to, żeby ci uchodźcy, tak różni od nas cywilizacyjnie, tutaj byli kierowani do ośrodka w Dębaku. W tej chwili przemówi przedstawiciel Młodzieży Wszechpolskiej z Piastowa. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem! Zebraliśmy się tutaj, żeby zaprotestować przeciwko sprowadzaniu imigrantów do Podkowy Leśnej, ale jak wiemy, problem jest o wiele szerszy. Nie rozpoczął się w Polsce, nie rozpoczął się nawet w Europie. Problem rozpoczyna się już na Bliskim Wschodzie. Jakie są przyczyny tej imigracji? O tym trzeba sobie powiedzieć, bo to jest bardzo ważne. Pierwszymi przyczynami imigracji jest to, że w latach 40. na Bliskim Wschodzie powstało takie małe państwo zwane Izraelem, które wyparło Palestyńczyków z ich mieszkań pod przykrywką ONZ-u zostało zalegalizowane przez prawo międzynarodowe. I co to państwo robi? To państwo otoczone przez wrogów, tak naprawdę wrogów religii żydowskiej, wrogów jego obywateli, musi walczyć o dominację na Bliskim Wschodzie i przy pomocy USA destabilizowało kolejne kraje, jak Libia, Egipt, Tunezja, doskonale o tym wiemy, tak? USA tam miało swoje interwencje, gdzie pod płaszczykiem szerzenia demokracji, przy okazji w Polsce też są takie środowiska, które niby chcą szerzyć demokrację, a tak naprawdę niszczą rację stanu naszą. Więc pod płaszczykiem szerzenia demokracji destabilizowali te państwa. Co się stało? Aktualnie destabilizują Syrię, której to USA wspierało tak zwaną wolną syryjską armię, która walczy z legalnym rządem.
to jest typowe dla obrońców demokracji, że walczą z legalnymi rządami, walczą z legalnym rządem i z tej właśnie wolnej syryjskiej armii wypoczkowało tak zwane państwo islamskie, które terroryzuje miejscową ludność i dlatego Syryjczycy muszą migrować, więc to, co jest bardzo ważne, pomóżmy im, jeżeli mówimy o szerszym kontekście, pomóżmy im w ten sposób, żeby nie musieli migrować. Doprowadźmy do tego, żeby Asad dalej rządził, żeby Amerykanie tam nie przeszkadzali, żeby Syryjczycy nie musieli tutaj uciekać. To jest prawdziwa pomoc, a nie przyjmowanie ich tutaj, gdzie widzieliśmy, co się działo w Niemczech, Sylwestra w kolonii. Tak jakaś pani tutaj przykleiła karteczkę z napisem miłość. To pytanie do niej, czy podoba jej się taka miłość, jaka była z tym Sylwestra w kolonii? Chyba tak. Przyczyny migracji są znacznie szersze. My chcemy zapobiec temu, co się dzieje na Zachodzie. To jest też apel do środowisk, nie tylko w Polsce, do środowisk różnych międzynarodowych. Trzeba to puszczać w świat, że przyczyny migracji leżą w USA i Izraelu i te państwa trzeba uderzać. Nie w żadną Rosję, która wspomaga legalny rząd, tylko właśnie w USA i Izrael, bo to jest przyczyna zła na świecie. I taka jest prawda. I mamy nadzieję, że migracja zostanie powstrzymana, a tymczasem zwalczamy ten czubek góry lodowej, który jest 7 tysięcy imigrantów, którzy chcą być sprowadzeni do Polski, mają być pod naciskiem Unii Europejskiej. Dlatego zwalczamy to na czas. Myślę, że nie trzeba nic więcej dodawać. Dzisiaj życzę wam wszystkim udanego protestu i żebyśmy wygrali. Czołem wielkim Polsce! Czołem! Proszę państwa. Proszę o wyjście na ulicę, będziemy ustawiali już kolumnę, będziemy wychodzili w tej chwili i główne przemówienia będą pod urzędem miasta.